Siema widzowie, nadszedł dzień dzisiejszy, dzisiaj już za chwilę finał towikowego turnieju FIFA 22, Juventus kontra Brighton. Tutaj na razie Reksio, zaraz pewnie będzie Tofik, Kot Murzyn, tutaj Reksio. No w półfinałach nie było Tofika, no bo był na dworzu, a później spał, nie chciałem go budzić i był Max w ciemności. Teraz Reksio. Tofik w półfinałach nie wystąpił, jak mówiłem, bo spała, później było późno. Teraz jest, to ciekawe, cytat nadszedł dzień dzisiejszy, to cytat Kamila Grosickiego z meczu Polska Skocja z eliminacji do Euro 2016, bo Kamil przed meczem ze Skocją, Grosicki powiedział przed meczem ze Skocją, nadszedł dzień dzisiejszy, czyli w którym będziemy awans, ale nie mieliśmy, bo zremisowaliśmy 2-2 ze Skocją. Później na Narodowym graliśmy 2-1 z Irlandią. Ten cytat się powtórzył w 2022 roku w marcu, kiedy to za pierwszym spotkaniem z akademii Czesława Michniewicza przed meczem ze Skocją powiedział Kamil Grosicki, nadszedł dzień dzisiejszy, w którym wracał do reprezentacji, no bo z powodu tego, że Sousa od niepowołania go Euro nie powołał go, a później zabajerował Polaków i został selekcjonerem Czesław Michniewicz i przewrócił Kamila Grosickiego. I właśnie on powtórzył ten cytat na tym samym miejscu. Polska wtedy zremisowała 1-1. Krzysztof Piątek strzelił wtedy. A tymczasem Toficzek. Jak widzicie, leży sobie. Nie. Dobra. Zaczynamy finał. Dobra, no to, no jak widać, Federico Bernardeschi, no. No szkoda mi go, teraz gra w Ameryce. Na turnieju upamiętniającym FIFA zdobył 2 bramki, ale teraz już nie w półfinale, ale te bramki nic nie dały, no to wchodzi za niego. W sumę dam, nie wiem, Ramsey, w sumie dam, no szkoda. No ale i tak będzie to oglądał spotkanie z Trybun, natomiast Brighton spotkanie z Trybun będzie oglądał Polak Jakub Moder, jeszcze jeden napastnik. Oto składy, skład Brighton, skład Juve, Michał Karbownik WS, Wojciech Szczęsny. Dobra, no to zaczynamy spotkanie, będą komentować oczywiście Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Oddaję. Dobra, na razie trening, Trossard, Belk. Dobra, zaczynamy widzowie. Ostatnio bardzo głośno jest po tym zawodniku. Prowadzi klasyfikację sprzętów w tych rozgrywkach. Jak zabranić? Signal Iduna Park, stadion Borussii Dortmund. Witamy Państwa. To jest dzień, na który czekają wszyscy kibice piłkarscy. Przed nami jest na okrzyjach kowalowych. Jeśli chodzi o ekipę Brighton, pierwsza jedenastka wygląda następująco.
Drużyna zagra to chyba w ustawieniu 1-5-3-2 jasno. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie i udziałem perfekcji środkowej pomocy. Przed nami skład drugiego zespołu. Wojciech Szczęsny bramce. Dalej w obronie Mateusz Kulik. Wystąpi razem z Giorgio Chiellini. W przodu zagra Alvaro Morata. Zaczynamy. Teraz poszedł jest na obrońcami. Nie ma bramki. Przegramy pojedynek. Wymarzona okazja, żeby zmienić wynik. Zabrakło precyzji. Ajwa na kapu. Gol! 1-0! Alvaro Morata! Obejrzyjmy sobie końcu cały ten popis stolowy na złoto. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obrony i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No, no. I mamy 1-1. Dwa strzały z dystansu, lecz bramkarz był na posterunku. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadziła. Mają ostatnie wyprowadzić. I tak proszę. Federico Chiesa z czasem dalej. Co się dzieje na trybunach? Popatrz na początku. Pali coraz mocniej. Zjeżdżą końcowy sukces. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra w kontratasku. Znakomita okazja do strzelenia gola w takiej odległości. Już to nie można. Mamy teraz wynik 2-1. I tym zdecydowanym wejściem otwieramy teraz piłkę. Widziałeś tę reakcję. Cóż, życie trenera takie bywa, usłane rozczarowaniami. Niestety czasami to wyjątkowo niewdzięczna rozkaz. No, nie powinien zakrytykować. Sędzia może teraz sięgnąć do... Tak, zdejmę tego Trossarda, no bo się o niego boję, że wyleci z boiska. W sumie zrobię takich... Taki byk zrobię. Drugą rzutą kartkę. Dobra, bo... Morata. Dobra. Parę wejścia, ale bez faulu. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? A tam jest decyzja, dobra. Będziemy mieć zmianę na pewno. W ogóle kartka. Przepraszam,
Przepraszam za wejście. Uj, jak pięknie to zrobił Paulo Dybala, legenda Juve. Piękna bramka. Zawodnik z polskimi korzeniami, legenda Juve. Czerwona kartka. Sędzia nie waha się ani przez chwilę. Musi pokazać czerwoną kartkę. Przepisy wyraźnie zabraniają takich interwencji. Brań to gram dziesiątkę. Nie ma się nad czym namyślać. Takie wejście musi skutkować wyrzuceniem z boiska. O, bramka Polaka, Michał Karbownik. Jest teraz
Trzyma. Jeszcze 3 minuty. Tyle arbiter liczył. Udane wejścia. Ta czerwona. Jeszcze ustawa tam. Uwaga! Nie wystrzela, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Do przerwy różne 3-2 dla Juve. Wstrzelili Chiesa, Morata i chyba Dybala, za moimi z polskimi korzeniami. Jego dziadek był w Świętokrzyskim gdzieś, zdaje mi się, w jakiejś wsi, w okolicach Ostrowca lub Solca nad Wisłą. Ostrowca Świętokrzyskiego, tutaj Tofik, strzelił bramkę Polak, Michał Karbownik połamał drugiego Polaka. No i czerwona karta dla Brighton. Teraz zagram drugą połowę Brighton. A nie, grałem Brighton, to teraz zagram Juve zagram. Widziałem na filmach na YouTubie, że w nowej FIFA, znaczy nie, FIFA 23 jest hymn Juventusu i stadion Juventusu, Allianz Stadium. Dobra, przenosimy się do meczu. Przepraszam, bo ten odcinek nagrywam jeszcze przed premierą tej nowej gry, która ma zastąpić już nie FIFA, ale FIFA 23 właśnie to jest z Juventusem, że jest stadion i hymn. Zaczynamy drugą połowę. Zamienimy się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Mocne czyste wejście. Tedej Popieza. No tak, oczywisty faul. Sędzia dyktuje wygony. Przeciwnik nie odpuszcza. A teraz świetny odbiór, może być groźnie. Rzut karny! Sędzia odpisuje rzut karny. Jeśli to strzelą, dostają większą przewagę. Oj, nie ma! Udane wejście przeciwnika. Było przewinienie, ale nie ma przerwy drzew. Ale że nie stało się to wyłować, sędzia cofa grę do miejsca przewinienia. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na miejscu. To jest kropka. Nie pozostał się obrońca, łatwo dał się minąć. Śnić w 16, ale arbiter pokazuje wygrać dalej. Nie może teraz stracić. Mógł zrobić tylko co chciał. I postanowił to wykorzystać w najgorszy możliwy sposób, to znaczy nie wykorzystać. Menedżer może tylko załamywać ręce, bo cóż może więcej. Szansa na wyrównanie była, ale przesądził czynnik indywidualny. Brak dokładności. Chyba bez szans. Piłka zmienia właściciela. Właśnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Ale w jednym zapisie miejscu. Będzie okazja dla rywali. Teraz kontratak, jak to rozegrają?
Nic z tego kontata uratą Inter. Ale strzał zablokowany. Dobre ustawienie w defensywie po połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Błąd, piłka przechwycona. Mogę wchodzić z piłką na połowie. Oj! Litował się. Czekaj, gdzie zdejmę delikta, no bo... Ojej, ale zrobię taki... No niestety musiałem... Jeszcze... Ardur sobie zagra w tym finale. A nie. Chwila. Nie w jego stronę. Bo miał się zrobić. Tak, to może teraz mówić o sporym szczęku, ale musi uważać. Piłka przejęta. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Szansa teraz, mamy równanie. 3-3! Ale szalony mecz. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógł go odrzucić chyba tylko superem. Świetne wykończenie. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Pójdźmy, to może być definiująca akcja. 4-3! Alvaro Morato! Zrównuje się z Kylianem Mbappé. Alvaro Morata. Na tablicy świetnej wynik 4-3. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Sędzia stosuje korzyść. Tata, muszą uważać. Patrzę na zegarek, to już może być ostatnia szansa na zdobycie gola. Sędzia zadecydował o doliczeniu z 3 minut gry. Morata. Pójdźmy, pada tam z bramkarzem. Akcja jeszcze się toczy. Oświadczony bez problemu. Juventus mistrzem! Wojciech Szczęsny z Juventusem wygrywają turniej! Teraz
cieszyć pełni zasłużonym triumfem. Niektórzy pod koniec już ledwo biegali, ale taki zastrzyk adrenaliny dają nowe siły. Proszę tylko spojrzeć, jak się cieszą. Mają to! Federico Bernardeschi jest ceremonii dumny. Każdy kibic jest dumny. Juventus mistrzem! Przyszła pora na zdjęcie z trofeum. Pamiątka na całe życie. Trudno im się teraz skupić w tym czarze radości, ale za dekadę czy dwie powieszą je sobie nad kominkiem i będą czule tę chwilę wspominać. No nie było radości z Juve mistrzem turnieju. Turyn, cały Turyn dumny. To ligowy turniej wygrywa Juventus z Wojciechem Szczęsnym. Wygrana. O, tutaj Alvaro Morata za Kylianem Mbappé. A teraz zobaczymy. Wojciech Szczęsny. Nasz Polak z Juventusu. Paulo Dybala. Otrzymuje Alisson z klubu Liverpool. Ale turniej wygrywa Juve. No to teraz najlepsi strzelcy. Trossard, Bellingham, Brighton na pierwszym miejscu, na drugim Dofik z PSG, na czwartym egzekwo trzech zawodników: Tomasz Brzonkala, pośmiewisko internetu, Kylian Mbappé i Alvaro Morata z Juve. Trzy gole mają Paulo Dybala i Usuma Dembele. Dwa gole ma Luka, a nie, dwa gole ma Dembele, a reszta tutaj jeden. Zobaczcie sobie. Dobra, teraz asysty. No tutaj najlepsi są Gini Wijnaldum, Stefan Savic, Paulo Dybala, jakiś Bosuma, Kundli, Brzonkała i Tofik. Też mają jedną, ale czyste konta to mają egzekwo Paweł Kieszek z Wisły Kraków, Wojciech Szczęsny, nasz bohater z Mundialu, i Alisson, piłkarz turnieju. Najwięcej żółtych kart dostali Federico Valverde i Paulo Dybala. Czerwone kartki to Henderson, Lukaku, Gueye, Alaba, De Virgil, Casemiro, Carvajal, Rudiger, Webster, Marquinhos, Çalhanoğlu, Salah, Kante, Mendy, Aleksandre Arnold, Havertz, Pinamonti, Mike Eisler, Rodrigo, Turns, Max, mój pies. I tyle, no to jeszcze. Dobra, widzowie, dziękuję wam za oglądania przez te parę dni turnieju. Jeszcze może w tym filmie będą psy, więc nie wyłączajcie, ale z turniejem to koniec. Chociaż może kto wie, jeszcze będzie. Bo na moim drugim kanale były dwa turnieje. W kwietniu upamiętniającym FIFA, zniszczoną FIFA 17 wygrała Barcelona 2-1 z Legią. A natomiast w lipcu był reprezentacyjny Mundial 2003 i wygrało... I wygrała Portugalia po dwóch golach
legendy Lech Gdańsk, Flavio Paniszały. No i teraz do tego grona dołącza Juventus. Tofik na dworzu, już koniec turnieju wygrał Juventus. Reksio. Razem w drużynie byli SG. Chyba teraz nie psy, ani nie FIFA, tylko jestem na moim osiedlu, zobaczcie. Pola. Taki świerczą. Radomiak na bluzie. Max i zwierzęta też. Te zwierzęta też będą mieli udział w tym turnieju. Znaczy, już się skończył turniej, ale w odcinkach z cyklu o tym turnieju będą mieli udział. Właśnie już mają tutaj Max, Kulczus na wsi kanale. Jeszcze nazywam. Tak szczerze, to największe rozczarowanie tego turnieju to Inter, Mediolan, Chelsea, Londyn i Liverpool. W sumie Wisła Kraków dobrze sobie pograła. No a później ten rewelacja to Brighton. Nikt na tą drużynę nie stawiał, a tak jej dobrze poszło. Max tutaj postawił uszy. Patrzy się na mnie, pilnuje je. Dobra widzowie, żegnamy się w tym odcinku, więc pa widzowie, pa, Max. Pa.